Let me tell you a story. It is one of myth and legend. There are many stories of people who vanish in the dead of night, never to be heard of again. This is such a story, but perhaps the most important. For this is said to be the truth of them all. And to find the truth, one needs to listen. Here is the story. Sebastian awoke to the pitter-patter sound of rain on a roof above. His head banged as if a drum resided inside. Finding the strength to raise his feet, he noticed the scattering of blood around the room. He found it hard to breathe as a rancid smell rushed his nostrils. He knew not of where he was, but he knew he needed to escape. Siema, siema, witam na moim kanale w cyklu programów Tylko Jeden Raz. Dzisiaj gra Kidnapped. Gra małego studia Deceptive Games pochodzącego z południowej Walii w Anglii. Gra na Steamie ma średnie oceny 49% na 155 recenzji. To studio stworzyło jeszcze jedną grę Alone. Coż mogę tutaj powiedzieć, to jest podobno horror. Podobno jakieś przekłamania są na ekranie. Podobno Resident 8. Nie no, żartuję. Nie wiem, o co chodzi w grze, ale o, już odblokowaliśmy osiągnięcia, jeszcze nic nie zrobiliśmy, widzicie? Jakieś rozmycia obrazu, ja sobie wyjdę w opcję jeszcze, pozwolę sobie na to i wyłączymy przede wszystkim anti-aliasing, może to pomoże. Dalej, widzicie ten pasek? O, nie wiem co to jest, ale rozmycie nam jest niepotrzebne ogólnie. Mamy tutaj jakiś plecak, o, mamy tutaj klucz już. Zadanie, mamy uciec, tak? Śrubokręt sobie weźmiemy. Co tu jeszcze? To możemy otworzyć, ale nic z tym nie możemy zrobić. Zobaczmy, co tu jest jeszcze do zrobienia. Graficznie jeszcze wyjdę na chwilę, bo jak mamy to... Może te cienie są niefajne. Ale jest taki jakiś dziwny. Nic. Spróbujemy grać tak, jak mamy możliwość. O, tu możemy otworzyć. To możemy otworzyć. Tutaj jakiś wytrych pewnie, taki coś w tym stylu. Apteczkę możemy przytrzymać i użyć pewnie. Nie, tak możemy oglądać. Nic, nie wiem jak to użyć. Mogę upuścić. A, bo ja to mogę wziąć i się oglądać. Co to nam da? Nic. Dobra, wywalmy to. Tu jest jeszcze jakieś... To jest też środek chyba jakiś. Jak się używa takich rzeczy? Ktoś mi powie. Zobaczmy w kredytach. W kredytach, w opcjach. Tam było na ekranie ładowania się gry, ale oczywiście nie sprawdzałem dokładnie. Dobra, wyrzućmy. To wiem, jak się wyrzuca przynajmniej. Nic innego się tu nie da wziąć. Pewnie trzeba było wziąć, no bo to jakby nie było apteczki. Ale czemu się nie da użyć? Use. O, ale tym możemy kucać. Nie możemy niestety nic z tym zrobić. Jak się inwentory otwiera w ten sposób. Wiem, że można biegać, dobra. Wyrzućmy to w cholerę, najwyżej zginiemy. O, mamy pierwszą. Aha, dobra, klawiaturą przekręcam, spoko. Trochę jak w Skyrimie. O, coś w tym stylu. Pstryk, udało się.
Dobra, jak z klimatem? Trochę przyciężkawo, tak? Nie możemy niczym walczyć. Rzućmy okiem. Muzyczka spoko. Jesteśmy w jakimś w ogóle domu dziwnym. Butelka wina. Nie stłukła się jak rzuciliśmy. A mamy nogi? Nie mamy nóg. Nie mamy rąk, nie mamy nic. Mogę po przedmioty tylko podnosić i oglądać. Nie mogę nic z nimi robić. Mikrofalówkę możemy za to użyć. Spoko. Nie wiem po co. Może w tym ganku coś jest też, nic nie ma. Możemy przeczytać ulotkę. Ulotka jest jakiegoś blendera. Dobra, też nas to nie interesuje za bardzo. O! Ale mamy latarkę. Jak naciśniemy F, to możemy... Możemy sobie przyświecić, jak będzie nam ciemno. Są butelki. No co? Chyba tędy trzeba wyjść. Drzwi zamknięte, ale tu innej opcji nie ma. Pięć pinów mamy zdobyć. Gdzie? Żeby otworzyć te drzwi. Gdzie te piny znajdziemy? Co to jest w ogóle? No, chyba tekstury przebijają. Kubek jest pusty. A, mamy latarkę, tak? O. Ulela, głowa. Skóra na głowie cierpnie. Dobra, jesteśmy w toalecie. Użyć toalety. Znaczy co? Spuścić wodę chyba. I można użyć zlewu. Słychać, ale nie widać. Powiem wam, że wykonanie... Wykonanie średnie. Chyba grało samo. O, mamy jednego pina do drzwi, okej. Mother, I will have revenge. Takim miary from you, obiecuję. No, tutaj, aha, możemy podpalić. Ale potrzebujemy zapalniczkę. Pusto. Pytacie, po co w to gram? Dropię karty, po prostu. A i chciałem wam pokazać, jak to wygląda. To jest stara gra, nie wiem, ona na Steamie już stara. 4 sierpnia dokładnie 2015 roku, także nie najnowsza. Na Steamie już chwilę jest właśnie. No, coś tam stuknęło. Nie wiadomo czego się bać tak na początku. Pamiętacie Residenta? To jakaś ulotka. Na początku było strasznie. A później ten klimat się rozmył. O, mamy kulę, czyli będziemy mogli czymś strzelać. Spoko. Tutaj jakaś postać. Zawiesiła się? Patrzcie, co zrobiłem. Hehe. Da się. Mamy 4 amunicji, ale nic, czym nie możemy walczyć za bardzo. Tu jest. Słyszysz potwora pierwszy raz. Takie dostałem osiągnięcie. Chyba usłyszę, albo zobacz, bo nie doczytałem do końca, ale... Ja go chyba nie widziałem.
Po co ja mam możliwość oglądania tego wszystkiego? Nie mam zapalniczki. Dobrze, jak w dobrym horrorze. Te drzwi są zamknięte. No, zasejwowało się, znaczy, że się zginiemy zaraz. Tutaj trzeba jakiś klucz znaleźć do otworzenia tego pudełka. Jedyne co są to długopisy. Jeden ten pin jest w pokoju z pianinem, dwa Inside Globe. Chest i safe. Don't forget. Piano, Inside Globe, chest, safe. Oj. Dobra. Teraz pewnie ściągniemy potwora jakiegoś. Czy to jest piano room? Jeśli tak, to powinien tu gdzieś być jeden ten pin. A pin może być w skrzynce, o tu. A do skrzynki nie mamy klucza. Spoko. Tu się coś stukło. O, to co to za butla? Nie? Ktoś nam fantę postawił. Spoko. Idziemy dalej. Nie zapominamy, że tu się zasejwowało, czyli coś się wydarzy pewnie. Klimat jest taki nawet fajny. Ja nie miał tych artefaktów na ekranie dziwnych. Muzyczka robi swoje, znaczy muzyczka, te dźwięki dziwne. Dopóki nie wyjdzie coś, czego się... Nie pokaże, co się, czego mamy się bać, to gra będzie straszna. Dobra, nieważne. Mamy zapalniczkę. Czyli już możemy sobie oświetlać pomieszczenia. Jest książka. Tutaj też jest klucz... skrzynia, która potrzebuje klucza. Mam wrażenie, że te napoje tu nie stały. Otworzyć. Tu jest apteczka. Dobra, dostaliśmy trochę zdrowia. Czyli można tu zginąć. Jakby nie było, można zginąć. Skoro jest zdrowie, to i można zginąć pewnie. Dobra, co teraz, bo... Bo chyba nie udało nam się wszystkiego zebrać. Nie wydaje mi się, żeby te piny trzeba było pojedynczo wkładać tam do tego... zamku dziwnego, zamka. Zapalmy świeczki. Czy tylko ja mam wrażenie, że tych butelek przybywa? No co to daje? Nic. Możemy zagrać na pianinie, ale to też nic nie daje.
wcale nie wiem, gdzie ten... Te piny są. Na razie znaleźliśmy jeden. Tu jest wszystko pozamykane. A w ogóle... To może jakieś z inwentory się da coś wziąć. Nazbieraliśmy tyle tych pierdół. Co to jest? To jest zapalniczka. Śrubokręt i ten. Ale nie wiem, jak stąd używać tego. Dobra, idziemy dalej. Standardowo pokażę wam początek gry, nie wyjdę stąd nigdzie, ale to na zachętę dla was, żebyście wyspróbowali. Jak chcecie zagrać w tą grę, żebyście wyszli dalej niż ja. Co nie jest jakoś tam bardzo pewnie skomplikowane. Coś tam przebiegło. To chyba nie byliśmy. Tu jest jakaś lotka z szafkami. Tu jest klucz potrzebny. Tu nie ma nic. Tu mamy płytę, ale płyta... Płyta jest nie do wzięcia. Książek masa. I ulotka reklamująca telewizory. Czy nie można by było powiedzieć, że to jest jakiś rok 50. 1950, tam można wejść. Jest jakaś rurka. Tutaj jak zakładać i posługiwać się rękawiczkami ogólnie, etykieta używania rękawiczek. Może tam na górę będzie trzeba pójść. Tu jest amunicja. Zacznie się jadka, jak będą pistolety. O ile tu jest w ogóle jakaś broń, bo może tylko amunicję zbieramy. A telefon dzwonił. Spoko. Jest znowu ta dziwna postać. Coś jest, ale nie można wziąć. Tutaj nic nie ma. To możemy podpalić. Co, wbijemy się na górę? Się nie wyczerpują baterie z latarki. Powiem wam, że nie przepadam za horrorami jednak. Tego jeszcze nie grałem, nowego Outlasta. Jest jakiś kościół, tak mi się wydaje. Park pamięci jakiś. W lesie. Nic nie ma. Znowu są kule. A ludzik wygląda jak chłopek z Fallouta. To jest jakieś ubezpieczenie ogólnie, nie będę tego czytał. O, jest jeszcze jedna ta postać. Dźwięki straszne. Tutaj też jakaś reklama. Szafki
Czyli otworzyć nie możemy. Co to takie łażenie po tej chałupie? Zbieraliśmy amunicji. Da się dalej otworzyć, da się. O kurde. Powiem wam. Czciciele szatana. Można skręcować? Zobaczmy. Nie da się. Lala, chyba mamy nóż. Jak się używa takich rzeczy? Sprawdzam klawiaturę teraz, czy jest jakiś przycisk do używania tego, ale chyba nie. Możemy za to przybliżać ekran. Myślę, że to jest bardzo, bardzo potrzebne w tej grze. Przybliżyć ekran. O, mamy jakiś klucz w końcu. Coś znaleźliśmy, czyli coś ruszyliśmy do przodu. To się samo rusza, nic nie dotykam. Koleś sam na coś patrzy. Zaraz mi coś wyskoczy, jak nic. Nic nie wyskoczyło. Może za krótko czekałem. Jest jakaś kaseta, gitara. Tu coś jest, ale nie da się podnieść. Najlepsze miejsce jest pod schodami, na dole. Słyszę bicie serca w słuchawce. To nie moje ogólnie bicie serca, ale słyszę jakieś. Czyli mamy klucz, który możemy coś tam już otworzyć. Tu jest jakiś pokój dziecka. Też same notatki. Jakiś wierszyk. Ojejku, jejku. W tej skrzyni nie ma nic, tu jest samochodzik, open music box. Mamy pozytywkę grającą. Trochę fałszującą, dobra. Hi. Jest piłka, gramy w piłkę. Nie da się. Ale skóra na głowie troszkę cierpnie, fajnie. Teraz co? Bo tutaj zwiedziliśmy wszystko po tej stronie. Da się teoretycznie. Zejdziemy tu na dół. A tu jest skrzynia. Zobaczymy, co jest w skrzyni. Mamy klucz jakiś, to powinniśmy dać od rady. Co te tabletki spadają? Tak jakieś pudełka dziwne. Spadło skądś. Mamy lornetkę. Lajcik. To też jest nam niezmiernie potrzebne. Lornetka. Może i tak. Tam jest zejście na dół. Ja nie chcę schodzić na dół. Aha, bo to ogólnie jest chyba są jedna droga jest chyba. Te drzwi są zamknięte. Już wszystko zwiedziliśmy. Tam byliśmy. Ale tu prosto chyba nie szliśmy jeszcze. O, jest pin w globusie. Było glob. No mamy drugiego pina.
jaki gramofon z telewizorem? Cicho, bo czytam, nie mam czasu rozglądać się. Tutaj. Tutaj to już ktoś był przede mną. Apteczka. Przyda się. Chyba tak mi się wydaje. Nie mam bladego pojęcia. O, mamy nową zagadkę. Pstryk. Trzeci pin. Jeszcze jeden został gdzieś. Cztery mamy chyba zdobyć, tak? Taki był kres, czy pięć, bo nie wiem w końcu. Nie pamiętam. Zmienia to faktu, że... W pokoju z pianinem powinien być. Mi się wydaje. Piano room było chyba dwa, ale... Ale możliwe, że się mylę. Tu nie ma nic. W śmieciach nie ma nic. Jest jakaś książka, bibułki, napój, batonik. I telewizor. A co chodzi z tymi pudełkami wszystkimi? Wszystko zasypię później. Śmieciami. A co? Ciekawe, czy jeszcze uda mi się znaleźć pistolet, zanim skończę to nagrywać. Coś się tłuczesz. Zanim skończę to nagrywać. Patrz, już 28 minut się. Mniej więcej. Coś spadło. Plątamy po tym domu. O, tu jest strasznie. Dodatek nic tu nie ma. Ty jakaś mgła dziwna. Spadamy. A gdzie jest wyjście? O, drzwi zniknęły. Ratunku. Gdzie jest wyjście? Chyba się utopimy. Coś mam takie wrażenie, że chyba zginiemy. O, ale schizo. Dobra, bez przesady. Bez przesady. Wracamy z powrotem. Kurde, nie wracamy z powrotem. Gdzie ten dom się zmienia cały czas? Jakiś lew atakuje byka. Dobra. Ale tego tu nie było. Dobra, zaświećmy sobie te wszystkie lampki, żeby nam tu było jaśniej, raźniej. Cześć. Aha, tu jest. Czyli jednak tę notatkę trzeba przeczytać. Żeby to poprzestawiać pewnie. Lew atakuje byka. Jest byk? Byk jest tam. Czyli jest okej. Okay. Byk. Tak mi się wydaje, że to trzeba zrobić. Turn wheel, attack straight back. Chyba wiem. Czyli ten. Straight back, czyli tyłem. Tego trzeba przekręcić. Tego trzeba przekręcić.
nie? Mam, że nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. Zobaczmy, co tu jest. Tu nie ma nic. Przestawiałem ich trochę. Czy to coś dało? Może się te drzwi otworzyły. Nie wiadomo, czy one były w ogóle zamknięte. Ale przynajmniej da się je tworzyć, to nie jest tak źle. No i w sejfie jest ostatni ten. Teraz pewnie trzeba kombinację do sejfu znaleźć. Miejmy nadzieję. Nie wydaje mi się, żeby tak o po prostu był otwarty. Zobaczmy. Safe cracking tools potrzebuje. Tu jest jakiś stetoskop. Stawiam, że to może być łamacz sejfów. Rzućmy okiem. Nie rozumiem. O! No spoko. Udało się. Dobrze, że się udało, bo tak jakoś nie. Znowu jakaś schiza, znowu w jakimś dziwnym pokoju jesteśmy. Samym co byliśmy. Ale mamy cztery te piny. Nie wiem, czy potrzeba było 4 czy 5, bo już nie pamiętam. Raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że potrzeba było 5. Ale mogę się mylić. Jeśli potrzeba było 5, no to jesteśmy w dupie, bo... Bo opowiem wam, że nie wiem, gdzie znaleźć ten ostatni. W pokoju z pianinem niby było. O, jak szybko biega. Pokój z pianinem chyba było, miało być dwa, znaleźliśmy tylko jeden. Tu się nie da być w ogóle. Teraz chciałem wiedzieć, gdzie iść. Tu byliśmy, bo tu ta butelka dziwna stoi. I teraz tak. Tu jest pokój z pianinem. A, i tu jest... box, ale box jest pusty. Piano room 1. Inside globe. Wewnątrz globusa jest 2. Czyli jeszcze drugi globus powinien gdzieś być. Kurde, teraz szukaj panie globusa. Jeden znaleźliśmy. Jest zamknięte. Gdzieś musi być drugi globus. Tu jest pianino. Tu chyba znaleźliśmy jeden. Na pewno nie otworzyliśmy dwóch globusów. To wiem. Tylko nie wiem, gdzie jest drugi. O ile jeden się udało znaleźć, to jest kuchnia. I tu jest to urządzonko z tymi pinami. Ale potrzeba jeszcze jednego, czyli wracamy. Jak zwykle nie dałoby się przejść za jednym razem wszystkiego. To na dole globusa nie ma, nie wiem, bo my to z jakiejś piwnicy wyleźliśmy. Wiem mniej więcej, jak dotrzeć z powrotem. To teraz szybkie przeszukiwanie w poszukiwaniu drugiego globusa i tam powinien być czwarty, piąty pin. Tam jest na górę, to tam byliśmy. Okej, tu mamy tą butelkę, zobaczymy, co jest na końcu korytarza. Tu jest pokój z pianinem. Tam jakiś cień się przesuwał.
Tędy wyszliśmy na górę. Znacznie wolno ten koleś chodzi. Tu nie ma pianina, ale tu jest skrzynka. W skrzynce jest apteczka. Zamknięte. O, tu jeszcze nie byliśmy. Ale to udało się otworzyć za jednym razem. Znaczy za jednym, za pierwszym. Pod domem jest jakaś mroczna moc. Może potrafię to kontrolować. Zeschizowane jakieś. Dobra, idźmy stąd, bo jest dziwny dźwięk. A to co to za głowa konia? Ja przecież to, gdzie jest globus? Tam pójdziemy za chwilę. Przeszukajmy wszystko tutaj, żeby się nie okazało, że coś przegapiliśmy standardowo. No ale nic nie przegapiliśmy. Globusa to tu na pewno nie ma. Fajnie. I co teraz? Ups. Ups. Bez paniki, bez paniki. Bez paniki. Zgaszmy. He, widzieliście to? Zamknąłem oczy i... zniknęło. A to kurde co? Czasami rzeczy zmieniają się w mroku. Kurde. A nie ma. Nie ma drzwi. Teraz są krzyże. Może były wcześniej. Trzeba wszystko pogasić. Dobra, fajnie, jesteśmy tutaj, ale co nam to dało? Za tym, że nic. O! No, chyba nie do końca nic. Pojawił się globus, proszę bardzo. A w globusie czwarty pin. Piąty pin, przepraszam. No i co, teraz bezpiecznie dotrzemy tam do końca? Otwórz drzwi kuchni. Staram się, jakby coś nie zeżre wcześniej. Pamiętam, jak się szło do tej kuchni. O kurwa, co to za brzydal? Z gołą dupą. Co teraz mam uciekać przed jakimś frajerem? Walczyć z nim nie mam jak. Nie wiem, gdzie jest ta kuchnia, nie pamiętam. To jest ten dziwny pokój, który się kurwa zmienia. Źle poszliśmy. To są wszystkie te pomieszczenia. Kuchnia to była gdzieś na dole.
Ale i tak, prawdopodobnie tych drzwi otworzyć nie mogę. Tak właśnie. Aha, tędy się schodzi. Dobra, spadamy. Nawet nie patrzymy za siebie, czy ten koleś nas goni, czy nie. Nie wiem, że dopóki się nie pojawiają stwory jak z Residenta, to gra jest straszna. Czy straszna? Ma swój klimat. A później... Kurde, też nie tu. Najgorsze w takich grach. Tam jest śmietnik, tak, tutaj. Jak? Aha. No dobra, rozwiązaliśmy zagadkę. Znalazłem to, czuję moc. Nie jestem już słaby, jestem więcej słaby, jestem mocny, bardzo mocny. Moje ciało się zmienia. Dobra, powiem wam, że tak. Na tym skończymy ten film. Nie chcę wiedzieć, co jest za tym tymi drzwiami. Dlaczego ja sobie sprawdzę? Powiem wam... tak, poza odcinkiem już chyba. Ale... No cóż, no gra jak gra. Dopóki nie zobaczyłem tego stwora, to było straszne. Teraz, jak mi tu wyskoczy jakiś jumpscare, to tak... O, właśnie, w ten sposób. Some say that this section of the story is one of fabrication. A horror tale created to scare children on grim, dark nights around a campfire. A story so extraordinary that it could never possibly be real. Sometimes, however, the truth can often be the extraordinary. Tak wygląda pierwszy odcinek, pierwszy rozdział w grze Kidnap, w indyku horrorze. Kolejne, teraz jesteśmy w jakiejś jaskini, mamy znaleźć drogę wyjścia. No cóż, jeśli chcecie się pobać, to zapraszam do odpalenia tej gry i pogrania samemu, zobaczenia, co się wydarzy dalej. Ja chyba sobie już odpuszczę. Może nie jest taka zła, no ciężko to ocenić po tym pierwszym rozdziale. Fakt, że ten stwór, który nas zaatakował i ten przed chwilą też był taki, nikadzie rzecz mówiąc, średni. Ale skoro zbieramy amunicję, to pewnie i da się gdzieś strzelać do nich. Czyli taka zrzynka z Residenta, tylko budżetówka. Indie bardziej, może nie budżetówka. Dobra, ja wam wszystkim dziękuję za uwagę, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.